witam się z Wami serdecznie. W związku z tym, że mam ogromną pasję do podróżowania, a ceny w zatrważająco szybkim tempie rosną, postanowiłem użyć mojego samochodu, którego używam na co dzień do pracy, na wyjazd wakacyjny. Postanowiłem go zaadoptować do celów kempingowych. A mianowicie zamówiłem w firmie przez internet okienko. Na lewej części tegoż okienka, no po otwarciu go wiadomo, tworzy się dziura, ale wykorzystując folię taką reklamową, naklejając ją całkowicie na okno, stworzyła mi się bardzo fajna moskitiera. Co w środku? W środku bardzo, bardzo prymitywna zabudowa. No bo po cóż mi więcej, jeżeli tylko zamierzam tutaj nocować. Cała zabudowa, to co widać w środeczku, kosztowała mnie w granicach 300 zł. Tak, 300 zł. Płyta OSB kupiona w Castoramie. Zlewo zmywak kupiony na wyprzedaży za 60 zł w Castoramie. Pompka z kranikiem, proszę bardzo, elektryka. Tak to wygląda. Dwa baniaki pod spodem, jeden czysta woda, drugi brudna woda. Gąbki kupione na Allegro na metry kwadratowe jako dwa materace, zrobione po szycie. Na górze prosta półeczka, tu również prosta półeczka. Tam kryje się toaleta chemiczna, a tu mój ulubiony sprzęt, a mianowicie lodówko-zamrażarka. Prawa komora mrozi jak cholera do minus 18, prawa stanowi lodóweczkę. Co dalej? Pokażę od tyłu, jak to wszystko wygląda. Kupiłem dwa kempingowe okienka, wstawiłem je z tyłu. Są to okienka dachowe. W moim przypadku tak to wygląda, będą odchylane. O, kręcimy i okieneczko się odchyla. Od tyłu to wygląda tak. Przestrzeń do spania i przestrzenie bagażowe. Po lewej stronie widzicie w torbie ponton. Także tak to wygląda. Więcej do szczęścia człowiekowi nie potrzeba. Teraz trochę o elektryce. Ponieważ jest lodówka, warto by było jeszcze zrobić coś z elektryki. Tu mam dwa gniazda zapalniczkowe, żeby coś tam podładować. Gniazda USB. No i tu zasilanie lodóweczki. Po przełączeniu na górę jest zasilanie z akumulatorów samochodowych. Środkowe położenie wyłączone. Dolne akumulator kempingowy. Jak to zostało wykonane? Kupiłem separator akumulatorów. Tu pod, że tak powiem, ach, trochę bałaganu, nie sprzątnąłem do nakręcenia filmu, ale proszę mi wybaczyć. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Opa! No i się nie przygotowałem. I widzimy. Akumulator, separator akumulatorów. Wygląda to tak, że po naładowaniu się akumulatorów głównych, separator przekazuje napięcie na akumulator ten kempingowy, który jest doładowywany i może służyć na początku na kempingu, żeby sobie chodził. Lub to w zależności jaki jest poziom naładowania, bo bywa tak, że wystarczają na kilkadziesiąt godzin akumulatory główne, ponieważ tam są dwa akumulatory, jest to wersja taka skandynawska Forda, mam dwa duże akumulatory pod siedzeniem, więc one sobie dają radę. Ale zakupiłem jeszcze taki prostowniczek, gdzie na wszelkich miejscach z dostępem do 220 po prostu robię mocne doładowanie tychże akumulatorów, no żeby nie trafił ich szlak. Także powiem Wam, że auto tego typu, kompletnie nie rzucające się w oczy, nie wyglądające na auto kempingowe, daje kupę radochy, dlatego że stajemy gdzie chcemy, nikt nas nie wygania jako kampera,
i możemy być totalnie niezależni. Większość noclegów nie kosztuje nas nic. Oczywiście wjeżdżamy, słuchajcie, na kempingi po to, żeby zrobić przepierkę, jakąś tam dużą kąpiel i tak to wygląda. Ale jesteśmy całkowicie niezależni, bo na przykład wjeżdżamy do miasta, stajemy gdzieś pod jakąś tam starówką, dajmy na to na parkingu w Dubrowniku, nocujemy i od samego rana zasuwamy i zwiedzamy. Takie auto daje cholerną radochę i niezależność. Niedługo wrzucę filmiki. Będę starał się wrzucać z wszelkich wyjazdów i związane po prostu z tym autem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszam na kolejne filmiki.